chudzą tą na kano. Po pierwszej połowie. Ty to lewy robisz, na offside.
Patrzę na ręce, się cały trzęsę. Nasza!
wyjmuje te zęby. No tak się zaróżnią. A o stopach to nie wspomnę, ja ich w ogóle nie czuję. Ja też. Chyba, że przyłożą ogrzewacze ze stóp do tego w przerwie. Pojeździliśmy metrem bardzo długo. I dostajemy bilety za darmo, bo mieliśmy wykupione bilety. Ale na początku mega ostro hamował maszynista. Później było łagodniej. Komentuje, rozmawia tutaj ze mną. Elce Miłosz. Tak, Elce Miłosz. Jest tutaj ze mną, siedzi obok mnie. Przywitaj się. Siema. Z PGN Narodowego. Co to jest? No, to jest. I zwiedziliśmy, byliśmy w Pałacu Natury, Kultury i Nauki. Byliśmy w Złotych Tarasach, gdzie ostatecznie wyszedłem z pustymi rękami. Bramkę, jeśli w ogóle będzie jakaś bramka w tym meczu, co jest dosyć prawdopodobne, patrząc na grę obu zespołów. Więcej sytuacji ma Polska, ale Czechy są teraz pod polem karnym Polski, bo mają rzut auto, ale Polska przerywa. Lewandowski. Polska ma więcej sytuacji, Czechy mają troszkę groźniejsze, więc to jest ale tak wyrównane. Ale za to gdzie meczu Czechy sobie stworzyły niebezpieczną sytuację. No, a Polska stworzyła ich sobie parę. Nawet dodała celny strzał. A Czechy bez celnego strzału na razie. Na razie to Polska nie umie z własnego pola karnego wyjść. No umie, trzyma się na swojej połowie, powoli, spokojnie rozgrywają atak, jak Liverpool. Tam nas szybą masz! No. O. Oni grają defensywnie po prostu. Nie tak jak my. Sparta. A tych tam obrony nie ma. Wypuść tego Zalewskiego. Ja nie mogę. Tam jest soczek szybki.